Panie prezesie, kolejna nasza wizyta, ale pytanie niezmiennie to samo. Jak tam sprawy się mają? Jak ceny papieru? Jest lepiej, gorzej, tak samo? Sprawy mają się tak samo jak ostatnio, czyli jest bardzo dynamicznie i ta dynamika nie zwalnia. To znaczy i COVID, i wojna wprowadziła bardzo dużą dynamikę na rynku. W tej chwili mamy pochodne tego, czyli inflacja napędzająca wzrost cen i ogólnie sytuacja jest dynamiczna, jeżeli chodzi o ceny nie tylko papieru, ale wszystkich składników produkcyjnych potrzebnych do wyprodukowania książki. Natomiast jeżeli chodzi o papier, tu mamy sytuację dość ciekawą, dlatego że od nowego roku następuje spadek ceny papieru. Nie jest to nic dziwnego, dlatego że papier wzrósł ponad 100% w swoim szczytowym momencie, więc jakby korekta, taka normalna, naturalna korekta giełdowa jest czymś naturalnym i w tej chwili mamy właśnie taką korektę, co jest dobrą informacją dla rynku książki. A to jest na tyle dobra informacja, że w przeciągu miesięcy, lat wrócimy do cen papieru takie, jakie były, czy to już jest niemożliwe? Myślę, że do cen papieru, które były, nie wrócimy. Natomiast teraz mamy taką sytuację dość krytyczną, dlatego że podczas ostatniego roku zostało wyprodukowane bardzo dużo papieru przy ekstremalnie wysokich cenach energii elektrycznej i gazu. I ten papier w tej chwili jest, zalega w magazynach, jak również drukarnie podczas poprzednich okresów, kiedy zasada just in time nie działała, tylko działała zasada just in case, są zatowarowane, więc jesteśmy zatowarowani troszeczkę, myślę tutaj jak o całej branży, za dużo, jeżeli chodzi o ilość papieru po wysokiej cenie, ale to się będzie bardzo dynamicznie zmieniało, czyli myślę, że w najbliższym czasie spadek ceny papieru rzędu 10-15%, w najbliższym czasie myślę już jest realny, biorąc pod uwagę wzrost cen inflacyjny, myślę, że to będzie w jakiś sposób widoczne już w cenach książek. A czy sytuacja, o której mówił Pan przy naszym ostatnim spotkaniu kilka miesięcy temu, że zamawiacie papier i do końca nie wiecie, ile za niego zapłacicie, gdy on przyjedzie, jeszcze obowiązuje, czy to już historia? To jest historia, niebywała historia, bo to pewnie nikt nam nie uwierzy w to, że zamawialiśmy papier, nie znając jego ceny. Absolutnie się w tej chwili to odwróciło. Papier jest dostępny w każdej gramaturze, w każdym rodzaju i to tak nawet szybciej niż w poprzednich okresach. Także z dostępnością papieru nie ma absolutnie żadnego problemu. Czyli jest pan optymistą, jeśli chodzi o najbliższe kilkanaście miesięcy, czy to jest zbyt kruche, żeby jeszcze budować na tym swój optymizm? Ogólnie ostatnie lata nauczyły mnie, że przewidywanie przyszłości jest obarczone zbyt dużym ryzykiem, aby się tego podejmować, więc krótkoterminowo myślę, że jest nadzieja związana z tym, że doszliśmy troszeczkę do ściany, to znaczy ceny okładkowe książek, które obserwuję, są już za wysokie w tym momencie, więc myślę, że jakieś cofnięcie na rynku będzie obserwowane. Czy to będzie powrót do poprzednich okresów? Nie, to będzie nowa normalność i to nie tylko na rynku książki, ale ogólnie w gospodarce i w świecie. Dalej układamy nasz świat na nowo i jakoś go tam ułożymy. No, czasem jest tak, że ceny ropy naftowej tanieją, a na stacjach benzynowych nie płacimy mniej za paliwo, więc to jest pytanie, czy jeżeli papier będzie tańszy, to czy książki będą tańsze? Myślę, że tak, dlatego że pierwsze dwa miesiące tego roku to jest wyraźne spowolnienie w gospodarce. Mamy najnowsze dane dotyczące PKB w Polsce, więc to jest widoczne. W branży również rozmawiam z kolegami drukarzami, widać spowolnienie, więc wszyscy się troszeczkę musimy cofnąć i zmierzyć z nową rzeczywistością i spróbować te ceny mimo wszystko obniżać. Teraz jakieś wyzwania albo obawy na najbliższy czas? Od tego, co pan może przewidzieć, gdyby było tak, jak jest teraz? Jeszcze wracając do poprzedniego pytania, no my jesteśmy firmą prywatną i te zasady, które obowiązują w spółkach państwowych u nas nie mają miejsca, że coś tanieje na rynkach, a coś drożeje, bo to jest jakaś aberracja. Jeżeli chodzi o przewidywanie przyszłości, myślę, że stabilnie powinniśmy się rozwijać jako branża w najbliższym okresie.